Bardzo serdecznie witamy, jak pan starosta powiedział, na gościnnej ostrowieckiej ziemi, ja dodam jeszcze świętokrzyskiej. Bardzo się cieszę ja osobiście i tutaj mieszkańcy na pewno Ostrowca też, że jesteście pierwszą grupą tu w Ostrowcu, będziemy jeszcze więcej gościć, która zmierza na Światowe Dni Młodych. To jest młodzież, która przyjeżdża w ramach Światowych Dni Młodzieży, tak jak pani powiedziała, ale to jest młodzież Magis, młodzież jezuicka. Co ciekawe, że jezuitów tu nie było kilkaset lat, nie? I tak pomyślałem, zachęcony przez nich, żeby spróbować podjąć ten trud, zgodziłem się na to, żeby tu zorganizować dwa eksperymenty, bo nasza młodzież Magis, magis z łaciny znaczy więcej, lepiej, pełniej, nie? I ta młodzież przyjechała tutaj po to, żeby właśnie, żeby być z ludźmi tu w tym mieście, w tym powiecie, no bo część grupy będzie na Krzemionkach, będzie po prostu normalnie czynić prace społeczne na rzecz powiatu i to będą traktować jako eksperyment, nie? Będą tam się spotykać z ludźmi, będą pracować, będą się też przyglądać sobie, jak się zachowują w grupie i potem wieczorami każdego dnia będziemy też o tym dyskutować, nie? Co doskwierało, czy było wszystko dobrze, czy było źle, po to, żeby właśnie, żeby siebie w jakimś sensie ubogacać, ale też, żeby ubogacać tę społeczność, do której my przyjechaliśmy. Są dwie grupy. Jedna grupa, to wszystko się odbywa pod patronatem starosty ostrowieckiego, pana Dudy, i tu też wielkie ukłony i bardzo dziękujemy mu za to, że nas zaprosił tu do Ostrowca, do powiatu ostrowieckiego. Dwie grupy. Jedna będzie właśnie na Krzemionkach, a druga moja artystyczna. Będziemy mieli eksperyment artystyczny w Denkowie i być może w czwartek, piątek pojawimy się też na mieście, żeby trochę porozmawiać z ludźmi. Mamy osoby ze wszystkich kontynentów. To jest też sytuacja bardzo ciekawa. Nie wiem, czy w Ostrowcu kiedykolwiek taka grupa dobiła. Osoby z Chile, osoby z USA, osoby z Australii, osoby z Mozambiku, z Zimbabwe, z Kenii, z Niemiec, z Francji, no i kilka osób z Polski. Jak długo będziecie tutaj w Ostrowcu? Zostajemy do 23 lipca. Potem stąd jedziemy do Częstochowy na spotkanie z generałem. Ale zanim pojedziemy do Częstochowy, bo tam im trochę opowiadałem właśnie o ziemi świętokrzyskiej, chcemy najstarszy monastyr w Polsce odwiedzić, czyli pojechać na Święty Krzyż, by tam zobaczyć i by też się pomodlić i podziękować za to całe nasze tygodniowe spotkanie tutaj na tej ziemi świętokrzyskiej u was. Tak, oczywiście. Jedziemy do Częstochowy po to, żeby też pojechać do matki częstochowskiej, tam spotkać się z generałem jezuitów i 25 już po prostu umykamy do Krakowa. Także. Kilka słów jeszcze o organizacji Magis. To jest... Magis wziął się z zawołania świętego Ignacego. Święty Ignacy, twórca zakonów jezuitów i twórca właśnie te dwa dzieła, ćwiczeń duchownych. To jest początek liderstwa w ogóle, liderowania, bym tak to powiedział, i początek psychologii, psychoterapii, wszelkich tego typu nauk. Święty Ignacy Loyola. O tym się nie mówi, nie? Ale to on dał podwaliny wszelkiej psychologii, psychoterapii, terapii i tak dalej, i tak dalej. On miał takie zawołanie Magis, nie? Więcej. Chce po prostu więcej, być więcej. Właśnie oni przyjeżdżają wcześniej od pozostałej młodzieży po to, żeby być, żeby poznać, żeby wspierać też modlitwą, dobrym słowem i żeby też właśnie coś zrobić, coś zostawić po sobie na rzecz tego miejsca, szczególnie tutaj powiatu ostrowieckiego. Pierwsza grupa właśnie przyjechała, to jest z różnych krajów, młodzież, bardzo sympatyczna. U nas w Ostrowcu te grupy, za które my odpowiadamy, przyjeżdżają w środę 20 lipca między godziną 20 a 21. I na poszczególne dni jest zaplanowany dla nich odpowiedni program. Trzy grupy z Kanady przyjadą, dwie z Vancouver, jedna z Toronto. W sumie 86 osób. W pierwszy dzień ich pobytu, a więc czwartek 21 lipca, młodzież jedzie na Święty Krzyż. Rozpoczniemy tam drogą krzyżową, Szlakiem Królewskim, o godzinie 12 będzie msza święta, a po południu na Błoniach na Świętym Krzyżu będzie wspólna zabawa, zwiedzanie zespołu klasztornego. Po południu, wieczorem, będzie wieczór uwielbienia na Rynku Ostrowieckim. Następnego dnia, 22 lipca, będziemy zwiedzać Krzemionki, będziemy w Kałkowie i w rezerwacie Skały w Krynkach.
I wieczorem też o 21 będzie Wieczór Miłosierdzia, procesja z rynku do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Następnego dnia, 23, sobota, jest to Dzień Wspólnoty, jedzie młodzież do Sandomierza i tam będzie msza święta, zwiedzanie Sandomierza i różne przewidziane takie atrakcje. W niedzielę, to jest tak zwany dzień pożegnalny, czy dzień w rodzinach, wtedy będą msze święte w poszczególnych kościołach, gdzie młodzież u parafian tych kościołów przebywa, jest zakwaterowana, a po południu młodzież pojedzie do Salowej Woli na koncert Rubika, a w poniedziałek 25 już dla młodzież wyjeżdża do Krakowa.